Ścierają się ze sobą dwa wielkie mocarstwa, a w tym konflikcie wciągane są mniejsze i mniejsze kraje, w tym też nasz. Ta wojna będzie inna niż wszystkie. Nowe rodzaje broni, które widzieliśmy tylko w futurystycznych filmach, teraz zostaną użyte naprawdę. Czego w ogóle można się spodziewać? Czy jakakolwiek wiedza z dziedziny survivalu czy militariów w ogóle się przyda? Czy umiejętności obsługi tradycyjnej broni będą jakimkolwiek atutem? Przychodzą po ciebie. To jednostka żandarmerii. Trwa natychmiastowy pobór. Biorą każdego, kto żyw. Każdy może się do czegoś przydać. Masz dużo szczęścia, bo możesz wybrać sobie jednostkę. Jednak pośpiesz się. Miejsca są ograniczone. Pamiętaj, że moja seria nie ma charakteru instruktażowego. Przede wszystkim mamy się tutaj dobrze bawić. Jednak logika i inteligencja mile widziane. Co zatem wybierzesz? Front i bezpośrednia walka z wrogiem. Nie brak mi odwagi, mogę oddać życie za mój kraj. Wiem, że mogę się tam przydać. Mam wiele przydatnych umiejętności. Spryt, charyzmę, siłę. 2. Wybieram jednostki wspomagające wywiad. Wymagająca służba pod presją. Czasem trzeba być szpiegiem, trzeba umiejętnie wpasować się w otoczenie, nawiązywać nowe kontakty, przemycać informacje. Być może w ciągu najbliższych tygodni uda im się mnie wyszkolić. 3. Dział informatyczno-techniczny. Dodatkowa wiedza w tym zakresie będzie oczywiście jakimś atutem. I może wtedy uda się nawet dostać jakieś zaszczytne stanowisko. W najgorszym wypadku zostaniemy jakimś testerem czy popychadłem od czarnej roboty. Jednak jaki byłby twój wybór w tej sytuacji? Front? Wywiad? Czy dział informatyczno-techniczny? Zanim opowiem ci o moim wyborze, podejdę do tematu być może zbyt serio. Wojna wygląda fajnie w heroicznych filmach i w grach akcji, ale w rzeczywistości to krew, brud, choroby, śmierć. Zastanów się dobrze. A zatem jeśli wybierasz front z własnej woli, to albo nie brak ci odwagi, albo brak rozumu, albo jedno i drugie. To szlachetne, że możesz oddać życie za ważną sprawę, ale gdy głębiej się zastanowisz, to zamiast głupiej śmierci, można by się jakoś bardziej przydać. W obecnych czasach człowiek wydaje się mieć marne szanse na froncie. Zobacz prezentację urządzeń, robotów i technologii od instytucji takich jak choćby DARPA. Gdyby zakładać teorię spiskową, że pokazują nam jedynie jakieś starocie sprzed lat, a prawdziwe perełki i cuda technologiczne mają pochowane głęboko w podziemnych magazynach, to człowiek w starcie z takim czymś może zdać się jedynie na szczęście. Samo naprowadzające się drony pociski, roboty widzące w podczerwieni, w ciemności, broń soniczna, pociski ze skupionej wiązki światła, to tylko niektóre z możliwości w asortymencie wroga. Ja bym takiego frontu nie wybrał. Opcja szpiega? Dość kusząca, ale czy każdego stać na taką presję i poświęcenie? Musisz mieć świadomość, że gdy cię schwytają, mogą pojawić się tortury, pranie mózgu, wszczepienie informacji do twojej pamięci czy mutacje biologiczne. Osobiście wybrałbym opcję w dziale informatyczno-technicznym. Ja, jak zapewne wielu tutaj, nie mam umiejętności technicznych. Jednak w takim miejscu byłoby co robić dla wielu typów ludzi. Od testowania sprzętu, szukania luk, po obsługę maszyn do produkcji tych urządzeń. Jestem pewien, że to miałoby większe znaczenie i przełożenie na pomoc w takiej wojnie. Kiedyś jeden snajper mógł wyeliminować dziesiątki wrogów. Obecnie jedno urządzenie, jak na przykład taki ultra szybki dron bojowy, może to zrobić szybciej, łatwiej i mniejszym kosztem, a także z mniejszym ryzykiem. Wolałbym być operatorem takiego drona, siedzącym przed sterami lub wspomagającym decyzje sztucznej inteligencji, niż na froncie, musząc się przed czymś takim bronić. A jaka byłaby twoja decyzja? Koniecznie daj znać. Wojna to biznes, jednak odczuwają to oligarchowie i ręce, które tym wszystkim sterują u góry. Mały żołnierz na końcu łańcucha pokarmowego zazwyczaj jest niedoinwestowany, ma niekompletne wyposażenie, a często nawet chodzi głodny. Tak też i teraz. Dostajesz podstawowe wyposażenie w zależności od swojej jednostki. Możesz dodatkowo wybrać jedną ekstra rzecz, taki gadżet. Każdy gadżet ma baterię o takiej samej pojemności. Bateria zużywa się tylko w momencie używania głównych funkcji. Pierwsza rzecz to nowoczesna maska przeciwgazowa z inteligentnymi filtrami, które same dostosowują swój rodzaj i przepustowość w zależności od rodzaju zanieczyszczenia powietrza. Opcja druga to broń z samonaprowadzającymi, hybrydowymi pociskami średniego kalibru.
Ta inteligentna broń samodzielnie dobiera pociski do potencjalnego wroga. Zatem inny pocisk i inna siła, jeśli naszym przeciwnikiem będzie człowiek, a inaczej będzie to, jeśli będziemy celować na przykład do jakiegoś pojazdu. Trzecia opcja to inteligentne gogle, które pozwalają między innymi widzieć w ciemności, dostrzegać zakresy fal radiowych, poza tym mają wiele barierów takich jak mierzenie odległości pomiędzy punktami, oczywiście w czasie rzeczywistym, wykrywanie i analizowanie różnych przedmiotów z otoczenia, na przykład widzisz psa, urządzenie poda ci rasę, wagę i kilka ciekawych informacji, jak na przykład to, czy taki pies jest potencjalnym zagrożeniem. Który z tych gadżetów, narzędzi wybierzesz ty? Okej, a zatem oto moja analiza. Czy wybierasz tę niesamowitą, przymajerowaną broń? Czy koniecznie aż tak chce ci się eliminować przeciwników? Pewnie, broń się przyda, bo najlepszą obroną jest atak. Jednak czy warto kłaść na nią aż tak duży nacisk? Masz już jakieś podstawowe wyposażenie. I warto tutaj wziąć pod uwagę to, być może na całe szczęście, że unikniesz bezpośredniej potyczki. Nigdy nie wiadomo. Wtedy dodatkowa broń zwyczajnie ci się nie przyda, a trzeba ją będzie przecież nosić, czyścić, dbać o nią, aktualizować itd. Przybajerowane gogle? To kusząca propozycja. Moim zdaniem już nieco bardziej przydatna sprawa. Przyznasz, że fajnie by było coś takiego mieć. Jednak mogą mieć one mały minus. Pamiętasz, że mówiłem, iż te urządzenia mają taką samą baterię? O ile bateria broni będzie działać tylko wtedy, gdy sztuczna inteligencja, czy też po prostu algorytm, miałby dobierać rodzaj pocisków do zagrożenia, o tyle w przypadku takich gogli, aby ich posiadanie miało sens, musiałyby być one stale lub bardzo często włączone. Kolorowe wyświetlacze i maksymalna eksploatacja funkcji pozwoliłyby nam używać takiego urządzenia maksymalnie kilka tygodni, a może nawet dni. Później gogle mogą okazać się zbędne. Nie wiadomo, jak będzie z dostawami prądu, a wytworzenie go i zużywanie będzie prawdopodobnie bardzo kontrolowane. I raczej nikt nie będzie zawracał sobie głowy twoimi okularkami. I jeśli mimo wszystko nadal masz zamiar wybrać właśnie te okulary, bo wierzysz, że prąd się jakoś znajdzie, to co powiesz na moją propozycję? Wybieram maskę gazową, a właściwie przeciwgazową, czy też nazwijmy to urządzeniem z filtrem, które pomaga oczyścić powietrze. Mogę mieć najlepszą broń, najlepszą tarczę i pancerz z adamantium. Gogle, które widzą wszystko o otaczającym mnie świecie, które wykryją potencjalnego wroga gdzieś w oddali, podświetlą mi go na czerwono. Ale w momencie, gdy spuszczą głupi gaz pieprzowy o jakimś dużym stężeniu, to cały ten sprzęt, a także ja jako jednostka walcząca, staję się bezużyteczny. Wojna to przecież pożary, skażenia środowiska, a i kto wie, może też bomby chemiczne czy biologiczne. O ile bez wody wytrzymamy 3 dni, to bez powietrza jakieś 3 minuty. Co ty na to? Czy teraz spojrzysz na tę maskę nieco przychylniej? Idziemy dalej. Podczas jednej z akcji robi się naprawdę gorąco. Ostrzał jednak udaje ci się ukryć. Zostaje tylko wrócić do bazy. Pośpiesz się, bo teren jest nieciekawy i nie ma czasu na zabawę. Wracając, na środku drogi zauważasz następujący przedmiot. Co robisz? To mina przeciwczołgowa. Uciekam najdalej jak się da i omijam ją szerokim łukiem. 2. To stacja nadawcza wroga, coś w rodzaju serwera wysyłającego. Może zagłuszać i przechwytywać sygnały z naszej bazy, dlatego muszę to koniecznie zniszczyć, zanim wrogowi uda się czegoś dowiedzieć. Mogę też dzięki temu nieźle zapunktować. 3. To zrzucona z samolotu pomoc humanitarna. Wewnątrz znajdują się leki, woda, prowiant z pożywieniem i kilka dodatkowych gadżetów. Muszę to zabrać do bazy, za co również będzie jakaś nagroda. A kto wie, może nawet i awans. A co ty zrobisz? Ominiesz? Zniszczysz? Czy zaryzykujesz i weźmiesz do bazy? Każdy, kto wybrał opcję pierwszą, postąpił dobrze. Pamiętaj o zasadzie nie wiem, nie znam, nie dotykam, omijam szerokim łukiem. A zwłaszcza, gdy dookoła trwa konflikt zbrojny. To M93 Hornet, mina przeciwczołgowa. Może w przypadku nowoczesnej wojny nie byłaby to najnowsza zabawka, bo urządzenie ma grubo ponad 10 lat, ale z pewnością jej potencjał może zostać wykorzystany. Pamiętaj też, że tego typu urządzenia mogą być przecież modernizowane. Kilka barierów, jakie posiada to konkretne urządzenie, to m.in. zdalne uruchamianie, uruchamianie automatyczne na dźwięk, i możliwość namierzania celu. Górna część potrafi nachylić się pod odpowiednim kątem, aby wycelować w obiekt oddalony nawet o kilkadziesiąt metrów. Zatem jeszcze raz podsumowując, coś wystaje z ziemi, leży na ziemi, może się z czymś nawet kojarzy,
Warto się jeszcze raz zastanowić i upewnić. Jeśli nie znasz, nie masz pewności, zostawiasz i oddalasz się. Podczas zwykłych, rutynowych prac w bazie wybucha ładunek. Jesteś tylko ty i twój towarzysz, który dostał czymś w głowę i leci mu krew z nosa. Z racji tego, że znajdował się bliżej wybuchu, jest on w ciężkim szoku. Co zrobisz, żeby zatamować krew? Pośpiesz się, bo czasem z trywialnych sytuacji wynikają poważne konsekwencje. A. Odchylam mu głowę do tyłu, aby krew nie spływała i każę mu głęboko oddychać. B. Odchylam delikwenta do przodu i ściskam miejsce, na którym opierają się okulary. C. Przykładam zimny okład, co sprawia, że krew będzie wolniej płynąć i krwawienie prędzej ustanie. A co ty wybierzesz? Jak postąpisz? Okej, czy ktoś wybrał opcję C z okładem? Skąd w ogóle weźmiesz zimny okład w miejscu, w którym przed chwilą wybuchł ładunek? No, można by powiedzieć, a może była tam lodówka? Można gdybać, że była tam też nowoczesna maszyna do tamowania krwotoków z nosa. Ale przyjmijmy, że sytuacja jest choć trochę realna. To teraz bardziej na serio. Zanim odpowiem, mały apel, który kto wie, może przyczyni się społecznie. Istnieje wiele takich mitów medycznych, które często są powielane z pokolenia na pokolenie. Jeśli twoja mama, czy babcia, czy ktoś w rodzinie forsuje jakąś dziwną zasadę pierwszej pomocy, która już dawno została obalona, typu w przypadku ugryzienia żmii, trzeba wyssać jad i zacisnąć nogę czymś typu opaska uciskowa, jakiś kawałek materiału, a może kleszcza należy posmarować masłem, to wtedy sam się odczepi. No, to wtedy próbuj ich edukować, ale najpierw też samemu się edukuj i rób to ze sprawdzonych źródeł, a nie z filmików na YouTubie. Dlatego to, co za chwilę przedstawię, warto zweryfikować na własną rękę. Odchylanie głowy do tyłu podczas krwotoku z nosa jest złe. Może nawet pogorszyć sytuację. Krew może dostać się do zatok i gardła. Osoba poszkodowana może się zakrztusić. Może to spowodować nawet odruch wymiotny, a w wielu sytuacjach taka osoba może mieć przecież ograniczoną świadomość. Optymalnym rozwiązaniem jest pochylenie takiej osoby do przodu i uciśnięcie nosa w miejscu, na którym opierają się okulary. Krew w końcu zacznie krzepnąć, a jej nadmiar po prostu spłynie. Jeśli był to także twój wybór, to gratuluję podejścia do świadomego udzielania pierwszej pomocy. Siedzicie w bazie, na zewnątrz słychać ostrzał. Zostaliście tam uwięzieni. Trzeba szybko wezwać posiłki, jednak nie macie tam ani tradycyjnej łączności, internetu, ani telefonu. Została tajna linia awaryjna, która odbiera jedynie parę sygnałów nadawanych alfabetem Morsa. Znasz alfabet Morsa? Ten jeden komunikat powinien znać każdy człowiek. Chodzi o SOS. Można go nadawać zarówno światłem, jak i dźwiękiem, a nawet stukaniem, uwzględniając odstępy czasu. Do tego jest to komunikat zrozumiały na całym świecie. Jednak jak to szło? Szybko, pośpiesz się, nadaj ten komunikat. A. 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki. B. 3 kreski, 3 kropki, 3 kreski. Czy może C. ...... No, jak myślisz? Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. 3 sygnały krótkie odpowiadają literze S. Zaś 3 długie odpowiadają literze O. Gdy świecisz światłem i chcesz nadać literę S, wystarczy 3 razy szybko włączyć i wyłączyć, na przykład latarkę, zaś w przypadku O należy to zrobić nieco wolniej i już wtedy komunikat będzie zrozumiały. Przejdźmy do ostatniego pytania. Jednak jak wiesz, ostatnie pytanie zawsze zostawiam otwarte, żeby dać się wam wykazać. Najlepsze odpowiedzi przyklejam wysoko w sekcji komentarzy. Zaskocz mnie, czasem w komentarzach pojawiają się prawdziwe perełki. Bywa humorystycznie, sprytnie, a czasem są tam ciekawe alternatywy poprawnych odpowiedzi, których się nie spodziewałem. Dlatego z niecierpliwością czekam na coś od ciebie. Ostatnio żebrałem o 5000 łapek. Daliście więcej. Nie będę chytry, dajcie 6 i nie będziemy się targować. A ja zrobię kontynuację tego odcinka z użyciem najciekawszego komentarza. Zatem jeśli chcesz pomóc, pokaż ten materiał znajomemu, wrzuć go do siebie na Facebooka, bloga czy na jakiś portal społecznościowy. A tak na poważnie, jeśli do tego momentu ci się spodobało, dorzuć łapę, a jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij ten przycisk subskrypcji, bo już niebawem kolejne miejsca, w których spróbujemy przetrwać. A za łapy, które otrzymałem ostatnio, dorzucam wyjaśnienie, czym była ta tajemnicza wyspa z zeszłych odcinków. Jeśli jeszcze nie udało ci się zobaczyć tego odcinka, to w prawym górnym rogu znajdziesz link.
Wróćmy do naszej bazy. Otwierają się drzwi i widzisz go przed sobą. To humanoid. Sztuczna inteligencja najwyższego poziomu. Samoświadomy, naszpikowany technologią. Jest od ciebie szybszy, widzi temperaturę twojego ciała, słyszy bicie twojego serca. Może przewidywać twoje ruchy. Jest w stanie oszacować, czy kłamiesz, z prawdopodobieństwem około 70%. Jedyne, co możesz zrobić, to spróbować go przechytrzyć logicznie. Maszyna zadaje ci pytanie. Czy jesteś moim wrogiem? Co odpowiesz? Śmiało. Wykaż się. Chyba się udało. No, to tego. Jak ci się podobało, to możesz wspomóc. No i zobacz też koniecznie te materiały tutaj po obu stronach, po bokach. Co my tam mamy do przetrwania kolejnym razem? Koniecznie daj mi znać w komentarzu.